Cześć, witajcie serdecznie. Z tej strony Marcin Jasiński. Tydzień temu miała miejsce premiera Sona 7R4 i postanowiłem dlatego wam opowiedzieć kilka rzeczy na ten temat, na temat tego aparatu. Półtora roku temu miejsce miała premiera Sona 7R3 i po półtora roku już Sony wypuściło następcę, czyli A7R4. Wydaje mi się, że to jest trochę za szybko ze względu, że tak naprawdę nie mamy następcy A9, nie mamy następcy A7S dwójki i myślałem, że pojawią się one wcześniej, natomiast pojawiła się R4. Co ona nam oferuje? Szybko powiem, co ma i zaraz powiem, czy warto. Przede wszystkim ma nową, zupełnie nowiutką matrycę, 61 milionów pikseli. Jest to tak naprawdę na razie największa matryca, jaką możemy spotkać w pełnej klatce. Dodatkowo w tym aparacie znajdziecie 15-stopniowy zakres dynamiczny, taki sam jak w R3, z tym, że udało się przy tak dużej matrycy zachować to samo. Również 10 klatek na sekundę, czyli prędkość jest taka sama jak w R3, ale było to dość duże wyzwanie, ponieważ mamy 61 milionów pikseli matrycę. Zdjęcia podobno, RAWy, około 100 kilkudziesięciu megabajtów zajmują, więc jest to naprawdę dość dużo. Następne rzeczy, jakie mamy, czyli zwiększyła nam się ilość punktów autofokusa. Mamy teraz 567 punktów fazowych, co daje nam około 74% pokrycia całego kadru i 425 kontrastu. Do tego macie Real Tracking, co znacie już za dziewiątki czy z A6400, czyli klikacie, dotykacie jakiś punkt, jakiś obiekt, który się porusza i aparat nam super ładnie śledzi cały czas ten sam obiekt. Oczywiście mamy wszystkie funkcjonalności jak w R3, ale mamy IAF, tym razem w filmie, czego nie było w Sony jeszcze i teraz nam śledzi ładnie oko podczas kręcenia wideo. Dodatkowo z tak dużej matrycy, jeżeli wchodzimy w tryb APS-C, dostajemy obrazek 26 milionów pikseli, czyli tak jakbyśmy mieli mniejszy, na przykład A7 III, tak? I dostajemy taki obrazek, a mamy tak naprawdę kropa półtora razy, co daje nam możliwość jakby bardzo dużego kropowania i stosowania jednego obiektywu i mamy większy zakres też ogniskowych wtedy. Mamy zupełnie nowy wizjer, który ma 5,76 milionów pikseli. To jest poprawione w stosunku do poprzednika. Dodatkowo poprawili łączność po Wi-Fi, jakieś tam bajery typu podłączenie bezpośrednie i tethering z komputerem i takie tam rzeczy. Również zmieniono stopkę trochę, żeby móc zaadaptować jakieś nowe mikrofony Soniacza. Daje to nam jakiś cyfrowy dźwięk. Zupełnie mnie to nie interesuje, nie wgłębiają się w to, ale jest taka możliwość. No i teraz tak, dwa sloty kart pamięci. Obydwa są UHS-2. Wcześniej jeden był UHS-1, drugi UHS-2, więc to też jest plus. Kompensacja ekspozycji, te pokrętełka, które mówiłem w poprzednim filmiku na temat R3, że może się przekręcać. Zrobili w końcu blokadę, to jest fajna rzecz. Są przyciski lepsze, wygodniejsze, niby lepiej wykonany. Joystick jest również podobno fajniejszy, wygodniejszy niż w R3. Zadbano o uszczelnienie, czyli to, co mówiłem o poprzedniku, że trochę pyłu czy też wody mogło się dostawać do komory baterii. W tym momencie to jest na pewno poprawione. Bardzo uszczelnili cały korpus. Oczywiście też jest cały magnezowy. No i poprawili jedną z największych bolączek, czyli ergonomię, czyli grip. Teraz podobno jest naprawdę duża różnica w trzymaniu. Czwarty palec, w zasadzie piąty, no mały palec po prostu się mieści i jest to naprawdę fajna rzecz, która, dla której dużo osób skreślało Soniacza i myślę, że to jest naprawdę duży plus. I teraz, co sądzę? Po pierwsze, wydaje mi się, że trochę za szybko wydali ten aparat. To była na pewno reakcja na to, że się pojawiły Nikon Z6, Z7, Panasonic S1, S1R czy Canon EOS R i poprzeczka troszkę się zaczęła podnosić, natomiast uważam, że niepotrzebnie wypuszczali już teraz, bo R3 spokojnie sobie radziła z konkurencją, natomiast R4 głównym jakby atutem przedstawionym jakby na konferencji Sony była matryca 61 milionów pikseli. To jest bardzo kontrowersyjny temat. Ja powiem tak, mógłby zostać ten, co jest w R3, czyli 42 miliony pikseli, spokojnie to wystarcza. W zasadzie do wszystkich zastosowań można powiedzieć. Jedynie brakuje tylko
w rejonach, gdzie potrzebne są, gdzie jest potrzebny średni format, tak, gdzie mamy bardzo dużą matrycę. No i tutaj chciał trochę uszczypnąć, myślę, tej klienteli, chciał uszczypnąć tej klienteli Sony i dlatego wypuściło tak dużą matrycę. Też oczywiście to jest wyścig zbrojeń, więc chciał pokazać, że może i to zrobiło. Czy jest potrzebne? Według mnie nie do końca, ale tak naprawdę dzięki tym matrycom można wykonywać bardzo duże zlecenia komercyjne, gdzie tak naprawdę klient wymaga takiej jakości, takiej rozdzielczości, ale też ja doceniłem bardzo możliwość kropowania tych zdjęć. To jest coś niesamowitego, bo naprawdę zyskujemy bardzo duże możliwości, często z szerokich kątów. Mi osobiście w tym momencie nie byłaby potrzebna tak duża rozdzielczość, ale jeżeli by była, no to wiadomo, no, na pewno więcej miejsca potrzeba. Czy potrzebny mocniejszy komputer? No tak, tak, w wielu przypadkach mógłby być problem, zwłaszcza w Lightroomie, natomiast w Photoshopie myślę większego problemu nie ma, tam tak naprawdę głównie liczy się RAM i spokojnie sobie poradzi z takimi plikami. Co do reszty, troszkę mi brakuje większej ilości punktów, taka A7 trójka czy A9 ma więcej tych punktów fazowych niż A7 R4, ale podejrzewam, że wynika to z zupełnie nowej matrycy, z pikseli, jaką musieli zmieścić i widocznie po prostu nie mogli zastosować większej ilości punktów fazowych, ale to spokojnie wystarcza, to jest 74%. Dodatkowo warto zauważyć, że jeżeli przyjdziemy w tryb APS-C, to praktycznie mamy pokrycie całkowite całego naszego kadru punktami fazowymi. No to jest coś niesamowitego, autofokus na pewno działa super wyśmienicie. Reszta rzeczy to są często wady, na które zwracali uwagę użytkownicy poprzedniej generacji, czyli E3, czyli tego, co ja mam. Część rzeczy fajnie bardzo, że poprawili. Przykładowo dla mnie osobiście na pewno ważną jest rzeczą właśnie te pokrycie punktami fazowymi większe. Wizjer myślę, nie, łączność też nie. Może fajnie z tym gripem. Musiałbym złapać do ręki ten aparat i wtedy powiem, czy rzeczywiście jest naprawdę różnica. Dwa sloty UHS-2 też fajnie. I poza tym ta nowa rozdzielczość nie jest potrzebna, więc tak naprawdę tych rzeczy takich głównych, dużych nie jest bardzo dużo. I według mnie to jest troszkę takie A7R3,5. Oni chwalą przede wszystkim tą ogromną matrycę i to jest jakby ich główny atut, ale dla większości osób to nie ma znaczenia, a nawet przeszkadza i może to być dużym problemem. Natomiast reszta rzeczy są to ulepszenia jakby istniejących, jakby chociaż taka rzecz, nie mówiłem jeszcze o tym, czyli pixel shift. Teraz otrzymujemy, o rany, bodajże ponad 240 milionów pikseli obrazek, czyli łączy nam chyba z 16 nawet obrazków teraz łączy nam w jeden i otrzymujemy naprawdę niesamowitą jakość. No, oczywiście to się przyda dla osób, które robią architekturę, gdzie jest potrzebny szczegół, w ogóle we wszystkich zdjęciach statycznych, gdzie ktoś chce osiągnąć naprawdę świetną jakość. Ale to wszystko są jakby ulepszenia. Główny jest sensor, grip. No ale to są takie wszystkie rzeczy, troszkę jakby upgrade'y i według mnie to jest jakby A7 3,5. Czy sobie go kupię? Na chwilę obecną zupełnie nie potrzebuję. Jeśli będę potrzebował drugie body, zapewne skuszę się na R4, ale z wielką chęcią bym poczekał jeszcze, nie wiadomo, czy półtora roku, czy dwa lata, kiedy się pojawi R5 i myślę, że ona może już mieć na tyle poprawione rzeczy, że faktycznie to będzie miało sens, wymiana. Natomiast też są rzeczy, których nie poprawiono. Też słuchałem jakiegoś tam szefa Sony, który tłumaczył, czemu nie zrobili rzeczy pewnych, takich jak przykładowo 4K w 60 klatkach. No, chodzi głównie o to, że nie pozycjonują trochę tego aparatu jako typowo do wideo, aż tak profesjonalnego, wiadomo, to były eski do tego przeznaczone i wideo się za bardzo nie zmieniło, poza tym, że mamy ten IAF. Też czemu nie weszli w karty XQD? No tu się głównie też wiązało to z przebudową jakby gripa. Te karty są zupełnie inne i na razie spokojnie mi wystarcza to, że będą UHS-2. I na razie nie planowali, nie planują zmiany jakby na XQD.
Co jest też śmieszne, bo Sony wymyśliło tą, ten slot i te karty, natomiast tego nie stosuje i nie chce, więc to są takie zarzuty, że mogliby w zasadzie włożyć chociaż jeden szybszy, aczkolwiek też droższe. To też jest plus albo minus, zależy jak patrzeć, bo ST są tańsze zdecydowanie. Dla mnie osobiście nie są potrzebne XQD. Co mogliby poprawić? Dla mnie jeszcze więcej punktów fazowych. Ta matryca nie musiałaby być tak wielka. I co powiedzieć? Tak naprawdę R3 już jest wyśmienitym aparatem. Czwórkę wypuścili według mnie trochę za szybko. Fajnie by było, jakbym go potestował i sprawdził. Aha, jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Dotarły do mnie informacje, że podobno rzecz, nad którą ubolewałem a propos autofokusa w odcinku poprzednim, w którym wam mówiłem o R3, czyli przymykanie się przysłony i inaczej, nie otwieranie się przysłony przy ostrzeniu, w warunkach studyjnych i tak dalej. Zostało niby to poprawione, niby zmienione i podobno działa to inaczej. No jeszcze z takich rzeczy na pewno, które mogą ucieszyć ludzi, ale według mnie mogą zrobić to w każdym aparacie, tylko zmieniając oprogramowanie, czyli zmienili kolor, możliwość wyboru koloru punktu autofokusa, który jest jakby szary w tych modelach w trzeciej generacji, czyli w trójce i R3, i czasami, no załóżmy w takich warunkach, jakbym sobie nastawił na niebo, no to byłoby słabo. To by faktycznie było słabo i myślę, że zniknąłby ten punkt, a teraz można go ustawić na czerwony i będzie wszystko w porządku. W sumie to tyle. Podsumowując, według mnie to jest generacja 3,5, nie 4. Zbyt mało ważnych zmian, ale zostało poprawione wszystko to, co trzeba. Na to, na co narzekali ludzie, i będzie to super kompletny aparat. Napiszcie, co sądzicie, bo temat jest bardzo ciekawy i dużo jest ciekawych różnych opinii na temat wyjścia tego aparatu i tej premiery. Ja na pewno będę chciał się postarać przetestować go i zrobić dla was test. Dzięki, trzymajcie się i do zobaczenia.